Cześć, siemanko. Dzisiaj w planach mała wycieczka, dopiero sobie ruszyłem. Jest chwila po 11:00, słońce wreszcie po paru dniach deszczu zaczyna świecić i co najważniejsze, zaczyna grzać. Co dzisiaj w planie? Dzisiaj w planach wycieczka do Samociążka, prawdopodobnie, może kawałek dalej się uda. Samociążek to taka miejscóweczka nad Zalewem Koronowskim. No i tam się pokulam spokojnym tempem. A jeszcze mam w planie nagranie odpowiedzi na pytania, bo odezwał się do mnie Piotrek z kanału Pair of Wheels. No i tam podesłał mi kilka pytań, chciałby ode mnie jakieś odpowiedzi. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale usiądę sobie tam na chwilę w Samociążku i coś ponagrywam, a po drodze pokażę wam naszą piękną nową S5, która długo nas może zawiezie aż do Wrocławia, jak Bozia da. No, to ja sobie kręcę i coś tam wam jeszcze tutaj powrzucam po drodze. Ciao! Nieważne, czy krótsza, dłuższa trasa, generalnie warto zawsze się przewinąć przez myślencinek. Dojeżdżamy do przecinki z trasą tą S5 nową, z nowym fragmentem. Tutaj właśnie zrobiona. Tam jest kierunek już na Gdańsk. Tam kiedyś mamy nadzieję, że dojedziemy sobie bezpośrednio na Wrocław, więc na Kotlinę będziemy mieli bliziutko. A ja sobie gdzieś tam odbiję i spróbuję się dostać właśnie na Samociążek, Bożenkowo i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to nasze stare trasy, czy są przejezdne, czy się do nich dostanę w jakiś sposób. Zobaczymy, jaka to w ogóle będzie droga, nie? Bo mam tutaj... powinno być wszystko ok. Dobra, jesteśmy w lesie, załóżmy. No i teraz muszę trochę pokluczyć, bo tymi fragmentami nigdy nie jeździliśmy, tylko jeździliśmy tam wcześniej, jeszcze przed S5, no ale teraz tam nie da się wjechać. No to myślę, że ja tu trochę pobłądzę. W międzyczasie trzeba jeszcze wykonać przypinkę kamery na klatę. No to jest takie moje żonglowanko. Raz sobie tutaj podpinam do małego statywu i do gripa, i żeby był mikrofon odpowiedni. A teraz wracamy na klatę. Dobrze, no to jedziemy dalej i szukamy odpowiedniej trasy. Okej, trzeba jakieś mapy zerknąć. Jak to tu miało być? Muszę wam powiedzieć, że takiego czegoś to dawno nie widziałem, bo właśnie jakieś 200 metrów stąd jechałem sobie taką dosyć szerszą drogą w lesie i na pewno nie był to pies, to był wilk, nie? Przebiegł sobie normalnie wilczek i to taki, bym powiedział, że nie mały, ale ładny był, naprawdę kawał zwierzaka. A ostatnio zresztą też widziałem jakiegoś tam jelenia czy coś, sporo się teraz tych zwierząt kręci i fajnie, niech sobie grasują.
No, ja sobie siadam, mała przerwa, chociaż jakoś tam się za bardzo nie zmęczyłem, ale nagrywam odpowiedzi na pytania z kanału Pair of Wheels. Także za jakiś czas na pewno możecie sobie wejść na ten kanał i tam będzie pewnie jakiś taki mały ze mną wywiadzik na właśnie takie aktualne, bieżące tematy. Powiem wam, że teraz tak na chwilę podwiało, to tym rękawkami nie pogardził. Mam nadzieję, że się rozgrzeje trochę. No i znowu w lesie. Nie wiem, czy skręciłem w dobrą drogę, ale w każdym razie to chodziło o równoległą do drogi asfaltowej, więc chyba jest dobra. Ja tą rundę w ogóle to pamiętam, bo to była moja codzienna runda, jak się przygotowywałem do Sudety MTB Challenge 5 lat temu. Tutaj ta droga była taka mocno piaszczysta wtedy, ale chyba coś się na plus zmieniło, bo nie będę narzekał. No to teraz się pewnie trochę ogrzeje, bo czas ma przejazd przez Polenkowo, podjazd. Tu zawsze szły ostre wyścigi, ekipom jechaliśmy. To jest taki podjazd, na to żeby się już tam od tego asfaltu rozpędzić, co był wcześniej Blatoś i jedna fabryka. Ale to było kiedyś. Dzisiaj piano, spokojnie i tak będę sapał i sobie kręcimy. No i znów trasa S5, wracamy, tylko że teraz w drugą stronę i troszeczkę dalej. No i taki ostatni, chyba solidniejszy podjazd na rundzie. I za chwilę już będzie powrót do Myślęcinka. Ja już jestem na ostatniej prostej do domu. Na liczniku jest 49,5 km, więc tak myślę, że no, z 55 wyjdzie pod dom. No, także to już będzie powoli pora, żeby się pożegnać. Ale jeszcze, właśnie, bo wymyśliłem w końcu nazwę do tego kanału. Słuchajcie, to mnie kręci, co wy na to? Tylko słuchajcie, jak ktoś, no bo to mnie kręci, bo tu, no jazda na rowerze mnie kręci, nie? Ale to też chodzi o to, że trochę tutaj będzie wspólnego też z tematami wideo, które gdzieś tam będę chciał wam przemycać różne. Więc tutaj kręcenie też jest jakby synonimem i fajnie się zgrywa. Natomiast ta nazwa jest dwuznaczna i jak ktoś ją dobrze rozkmini, no dostanie ode mnie bonusa jakiegoś, jakąś specjalną nagrodę wymyślę. Nie wiem jeszcze jaką, ale coś wykombinuję. Bo jest tam pewna dwuznaczność w tej nazwie, którą można rozszyfrować. Także tak to wygląda. Kanał od dzisiaj to mnie kręci. I będę wam tutaj pokazywał właśnie to, co mnie najbardziej kręci. Co mnie najbardziej kręci w rowerach. Co mnie najbardziej kręci w robieniu filmów. I generalnie co mnie najbardziej kręci, bo w sumie to daje mi to wiele możliwości do rozwinięcia tego tematu tutaj, o którym sobie tutaj będziemy mówić. No, to ja sobie pozwólcie, już zmierzam do domu, bo widzę, że znowu pomyliłem ścieżkę. I do następnego razu, do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.